Patrząc na czas, jest modrona premia i chciałbym dużo powiedzieć, ale mało namówić. Ja chciałbym mnogo skazać, to mało nagovorić. Chciałbym, abyśmy odczytali fragment zapisany w księdze Abdiasza. Chcę przeczytać miejsce z księgi proroka Abdija. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Pierwsza głowa, pierwszy stih. Widzenie Abdija. Tak mówi Gospod Bóg o Edomie. Wiec usłyszał im od Gospoda i posłał objaśnić narodom. Wstawajcie i wystąpimy przeciw niego wojną. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Tak mówi Gospod Bóg o Edomie. My przyszliśmy na to miejsce. My przyszli na to miejsce, aby słuchać Słowa Bożego. Aby słuchać Słowo Gospodnie. Aby poprawiać swoje życie. Aby nam sprawdzać naszą życie. Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza. Jezus Chrystus powiedział, zdrowi nie nuждаются w obraczu. Dlatego chwała Bogu, jeżeli ktoś czuje potrzebę w Synu Bożym. Chwała Bogu, jeśli ktoś to ma nuждę w Chrystusie Jezusie. Ja wspominam swojego czasu, który przemówił do mnie przez widzenie. Ja wspominam w jedno время, bo сказал до мене через видение, że ludzie będą stawiać ciebie na wagę. Ludzie będą zwieszywać ciebie. Ale ty nie zwracaj na to uwagi. No ty nie obracaj внимания на это. Ale troszkę wstecz. No troszkę время назад. Nie, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj. To było wczoraj i pozawczoraj. Jeden z braci mówi. Jeden z braciw każe. Bóg pokazał widzenie. Bóg pokazał mnie widzenie. Że Bóg stawi ciebie na wagę. Bóg сказал, że On postawi ciebie na wesa. I co powiesz ty? I co ty тогда скажешь? Bracia, siostry, ludzie mogą o nas mówić różnie. Bracia, siostry, bo ludzie mogą mówić pro nas wszakie. Ludzie mogą dawać różne odważniki. Ludzie mogą wiesić nas po raz domu. Ale Bóg ma prawidłowe odważniki. No Bóg wie ich prawidłowo. On wie, jak ciebie i jak zważyć ciebie i mnie. On zna, jak zwiesić ciebie i mnie. I było powiedziane na tym zgromadzeniu. I było skazano w tym zebraniu. Do rodziców i do dzieci. Do rodzicieli i dzieci. Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę. Ja chcę obrócić nasze uwagę. Że każdy z nas chciałby mieć Boże błogosławienie. Że każdy z nas chce mieć Boże błogosławienie. Ja chciałbym zadać pytanie. Ja chcę zadać wопрос. Jest choć jedna osoba na tym miejscu. Jest choć jeden człowiek na tym miejscu. Który nie chce mieć Bożego błogosławienia. Który nie chce mieć Bożego błogosławienia. Który chce być przeklęty. Który chce być proklęty. Który chciałby mieć niepowodzenie za niepowodzenie. Który nie chce mieć успеха w życiu. Jeżeli jest ktoś taki. Jeśli jest kto to taki. Proszę podnieść rękę. Пожалуйста, podnijmy rękę. Ja nie widzę ani jednej. Ja nie widzę ani jednej ręki. Każdy z nas chciałby być błogosławiony. Każdy chce mieć błogosławienie. Każdy z nas chciałby być tym duchowym Izraelem. Każdy chce być tym duchownym Izraelem. Ale Bóg mówi o Edomie. No Bóg mówi o Edomie. Że choćby Edom chciał się odbudować. Nawet jeśli Edom chciałby na nowo powstać. To ja go zburzę. To ja opiat jego uniszczę. Boże, dlaczego ty nie chcesz dobra dla ludzi? Boże, po czemu ty nie chcesz dobrego dla ludzi? Bóg mówi, ja Ezawa znienawidziłem. Bóg każe, ja Ezawa znienawidził. Boże, dlaczego ty znienawidziłeś człowieka? Po czemu ty, Boże, znienawidził człowieka? Ja wspominam jednego męża Bożego. Ja wspominam jednego męża Bożego. Który podniósł głos w modlitwie. Który podniósł głos w modlitwie. Żeby niebo się zamknęło. Aby niebo zakryło. Żeby nie było deszczu ani rosy. Aby nie było deszczu ani rosy. Chyba, że na jego słowo. Tylko na jego słowo. Co ty robisz, Eliaszu? Co działasz, Eliaszu? Co ludzie o tobie powiedzą? Co ludzie będą mówić o tobie? Dlaczego ta modlitwa doprowadzi? Za czym ta modlitwa? Do czego ona dowiedzie? Ona doprowadzi do tego, że będzie głód na ziemi. Ona dowiedzie, że będzie głód na ziemi. Doprowadzi do tego, że matka będzie zjadać własne dziecko. Dowiedzie, że matka będzie zjadać swoje dzieci. Co ludzie o tobie powiedzą? Co ludzie będą думać o tobie? Co ludzie będą mówić o tobie? Co ludzie będą mówić o tobie? Do czego ta modlitwa doprowadzi? Do czego ta modlitwa dowiedzie? Ale Bóg chciał, żeby on tak się modlił. No bo żałował, żeby on tak modlił się. Dlaczego? Po czemu? Bo ludzie odstąpili od Boga. Bo ludzie odstąpili od Boga. Ja wspominam, mój dziadek to powiadał. Ja wspominam, mój dziad rozkazywał. O II wojnie światowej. O wtedy mirną wojną. On mówi, kiedy go zabrali do obozu pracy. To gdy go wzięli w łagier. Mówi, ja pamiętam, jak ludzie z głodu ginęli. Ja wspominam, kiedy ludzie z głodu pomierali. Mówi, im nogi puchły. I nogi im rozpuchli. I krótko później przychodziła śmierć. I krótko potem przychodziła śmierć. To mówi, na moich własnych oczach.
na moich glosach. Jeden człowiek wyrzucił chleb. Odin człowiek wybrosił chleb. On był już taki fioletowy, zielony. On już pominiał swój świat, był zielony. A jeden z tych skazanych tam. I jeden tam z zakluczonych. On rzucił się tam na ten kawałek chleba. Odnosił się na ten kusok chleba. I ludzie mówili mu, nie jedz tego. I ludzie mówili, nie kuszaj tego. Jeśli ty go zjesz, od razu umrzesz. Jeśli będziesz kuszać, ty pomrosz. A mówi, jeśli umrzeć. On skazał, jeśli umierać. To z pełnym żołądkiem. To z pełnym czrewą. Tak chciało się jemu zjeść. Tak chciał kuszać. I dziadek mówi, i ten człowiek go zjadł. I dziecko skazał, to człowiek kuszał ten chleb. I krótko później zmarł. I krótko potem on pomierł. To był głód. To był głód. Do czego Eliaszu doprowadziła twoja modlitwa? I ja do czego dowiła twoja modlitwa? Ludzie żywcem zaczynali zjadać jeden drugiego. Ludzie zaczynali kuszać jeden drugiego. Ja nie wiem, czy u was tak mówią. Ja nie znam, u was mówią tak ili nie. Ale u nas tak mówią. U nas tak mówią. Że zostawisz mnie, to mnie pożrą. Jeśli mnie odstawisz, to mnie zjedą. Ludzie mnie zjedzą. Ludzie mnie zjedą. A tam Izrael. I tam był Izrael. I matka zjadała własne dziecko. I matka zjadała swoje dzieci. Co to za obraz? Co to za kartina? Dzisiaj w wielu domach jeden zjada drugiego żywce. Dzisiaj w domach jeden drugiego zjadaje. Nie ma pokoju, a jest kłótnia. Nie ma mira, no jest sorry. Nie ma Bożego błogosławieństwa, jest przekleństwo. Nie ma Bożego błogosławienia, jest proklatia. Nie ma miłego słowa, a są szorstkie słowa. Nie ma nieżnego słowa. A jest ostre słowo. A jest żestokie jest słowo. Nie miał miłości, a jest nienawiść. Nie ma łbi, a jest nienawiść. Dlaczego? Po czemu? Ponieważ ludzie odstąpili od Bożego słowa. Ponieważ to, że ludzie odstąpili od Bożego słowa. Bóg mówi, abyśmy wykonywali te słowo. Bóg mówi, abyśmy spełniali te słowa. Aby nam dobrze się powodziło. Aby nam było хорошо. Abyśmy byli błogosławieni. Abyśmy mieli błogosławienie. Ja wspominam jednego męża Bożego. Ja wspominam jednego męża Bożego. On był młodym człowiekiem. Do niego Bóg posłał anioła. I Bóg posłał do niego anioła. I mówi, Pan z tobą. I każe, Gospod z tobą. Mężu waleczny. Mąż silny. I mowa o Gedeonie. Rozgovor pro Gedeona. A ten młody człowiek mówi. A tu młody człowiek mówi. Za pozwoleniem, Panie mój. Gospodzie mój. Jeśli Pan byłby z nami. Jeśli Gospod ze mną. To czy zdarzyłoby się to wszystko? Po czemu to wszystko wokół nas? Jeżeli Pan z nami, jeśli Gospod z nami, to gdzie te cuda, o których opowiadali nam ojcowie nasi? Gdzie te cuda, o których nam rozkazywali ojcy nasi? Wisiato opowiadał, że Bóg wyprowadził z niewoli. Papa rozkazywał mi, że Bóg wywiął naród z rabstwa. A ja widzę, że my sami jesteśmy pod niewolą Midianczyków. A ja widzę, że my dzisiaj w rabstwie. Tato opowiadał, że Bóg troszczył się i karmił. Papa rozkazywał, że Bóg opiekował się i karmił. Tato mówił, że Bóg dawał pokarm. Papa rozkazywał, że Bóg dawał jeżu. A teraz nie tylko jej nie daje. A teraz nie tylko, nie, a w ten czas nie tylko nie dają. Ale Midianczycy zabierają to, co i my sami się jemy. No wrogi odnimają od nas to, co my zjemy. Tato opowiadał o żywym Bogu. Papa rozkazywał pro żywego Boga. A ja widzę martwego Baala. A ja widzę martwego Baala. Tato tak wiele dobrych rzeczy mówił. Papa tak mnoga хороших вещей rozkazał. Ja tak wiele dobrego słyszałem. Ja tak mnoga хорошего słyszałem. Ale ja nie widzę tego w domu swoim. No ja nie widzę tego w mojej chacie. Ja nie widzę tego w narodzie wybranym. Ja nie widzę tego w izbranym narodzie. Ja nie widzę tego w domu rodziców. Ja nie widzę tego w domie rodziców moich. Ja nie widzę tego w swoim życiu. Ja nie widzę tego w mojej życiu. Gdzie te Boże błogosławieństwo? Gdzie te Boże błogosławienie? Może ty, droga duszo, stoisz na tym miejscu? Droga duszo, może ty stoisz na tym miejscu? I ty myślisz, gdzie Boże błogosławieństwo? I ty myślisz, gdzie Boże błogosławienie? Dlaczego Bóg nie działa tak, jak mówisz tym słowie? Dlaczego Bóg nie jest, jak mówić w tym słowie? Gdzie te dzieła, o których opowiadają z tego miejsca? Gdzie te cudzysoska, o których mówią z tego miejsca? Ja myślę, że gdyby ktoś na tym miejscu modlił się. Ja думаю, jest кто-то молился на этом месте. Tak samo jak Eliasz. Podobno Ilię. Boże, zakryj niebiosa. Boże, zakryj niebiosa. Nie spuszczaj błogosławieństwa. Nie dawaj błogosławienia. Do takiego człowieka ze zboru byśmy szybko cieli się pozbyć. Do takiego człowieka my bystro by skruszyli z serca. Czy taki człowiek może być prorokiem Bożym? Taki człowiek może nie być prorokiem Bożym? Eliasz, dlaczego ty tak modlisz? Ilia, po czemu twoja tak modlitwa? A Bóg mówi, jeśli ja nie dopuszczę do głowy. A Bóg mówi, jeśli ja nie popuszczę i nie będzie głodu. Jeżeli ja nie dopuszczę do biedy. Jeśli ja nie zdziałam, że będzie gory. To ci ludzie do mnie nie zadają.
wrócą. Takie ludzie nie nawrócą do mnie. Oni nie zobaczą winy swoje. Oni nie baczą swojego grzechu. Grzechy Jeremiaszowy. Płacz mi Jeremi. Nie możemy czytać takie słowa. Czytajmy takie słowa. Twoi wieszkowie przepowiadali ci próżne biuro i one rzeczy. Twoi proroki mówili obolstycielnie słowa. Oni nie odsłaniali twojej winy. Oni nie rozkrywali twojego prostuplenia. Aby zmienić twój los. Aby pomieniać twoje położenie. Żeby los się zmienił. Aby twój los pomijał się. To musi być odkryta wina. To должен być odkryty grzech. Musi być odkryte, dlaczego to się dzieje w życiu moim. Должно być rozkryto, почему такое происходит в моей жизни. Drodzy przyjaciele, którzy nie jesteście zadowoleni z tego. Drogie друзья, którzy niedowolni z tego. Co się dzieje w życiu waszym. Co происходит в вашей жизни. Trzeba byłoby sobie zadać pytanie, dlaczego. Można postawić вопрос, почему? Dlaczego Bóg odjął miarę chleba? Dlaczego Bóg odjął miarę chleba? Dlaczego Bóg odjął błogosławieństwo z nieba? Dlaczego Bóg odjął błogosławienie z nieba? Dlaczego to mnie spotyka? Dlaczego to встречает меня? A wszystko z powodu naszych win. A все потому, bo jest грех, преступление. Ja wspominam, jak jedna siostra była na zgromadzeniu. Ja wspominam jedną siostrę, która była na собрании. I Duch Święty napełnia jednoznaczenie swoje. I Duch Święty ispełni jednego sosuda swojego. I podchodzi do tej siostry. I podchodzi do tej siostry. Idzie słowo prorocze. Idzie od proroczeskie słowo. A kim ten człowiek jest dla ciebie? A kim ten człowiek jest dla ciebie? I nagle taka cisza z Boża. I tišina w cerkwi. Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. I drugi raz. I drugi raz. Kim ten człowiek jest dla ciebie? Kim ten człowiek jest dla ciebie? I nie było odpowiedzi. I nie ma odpowiedzi. Ale kiedy ta siostra wróciła do domu? No kiedy ta siostra wróciła do chaty? Ona czekała już na swojego męża. Ona czekała swojego męża. I kiedy wrócił jej mąż pijany? I kiedy jej mąż pijany wrócił do chaty? Ona zrobiła mu jeść. Ona zdjęła jemu kuszat. Ona przygotowała wszystko do kąpieli. Ona przygotowiła jemu wszystko, żeby on pomył się. On na nią spojrzał i mówi, dlaczego ty robisz to? On glądał na niej i spytał, po czemu ty działasz to? A ona daje odpowiedź. A ona daje jemu odpowiedź. Bo ty jesteś moim kochanym mężem. Bo ty mój wazlublany mąż. Człowiek zobaczył swoją winę. Człowiek pobaczył swój grzech. My tak często widzimy winę w drugich ludziach. My tak często widzimy prostuplenie u drugich. Mąż widzi winę w żonie. Mąż widzi prowiny żony. A żona widzi winę męża. A żona widzi prowinę męża. Rodzice widzą winę dzieci. Rodzice widzą prowinę dzieci. A dzieci widzą winę rodziców. A dzieci rodzice. A tak mało ludzi widzi swoją winę. A tak mało ludzi baczy na siebie. Boże, dlaczego zakrywasz niebiosa? Boże, poczemu ty zakrył niebo? Czemu wysłuchałeś modlitwy Eliasza? Czemu ty wysłuchał modlitwę Eliju? Dlatego, żeby mój naród zrozumiał. Dlatego, żeby mój naród zrozumiał. Że ja nie chcę odjąć błogosławienia. Że ja nie chcę ubrać błogosławienia. Ale ja chcę posłuszeństwa. Ale ja chcę posłuszania. Ale tak mówi Pan Edom. No tak mówi Gospod Edom. A kto to Edom? A kto to Edom? A Edom to jest potomek Ezawa. A Edom to nasledzie Ezawa. A kto to Ezawa? A kto to Ezawa? A to brat Jakuba. A to brat Jakuba. A to ten człowiek, który wywodzi się od Abrahama. A to człowiek, który był od Abrahama. Z tego pokolenia. Z tego pokolenia. Dlaczego ty masz błogosławieństwo, ja mówię? Poczemu ty masz błogosławienie, Jakub? A dlaczego ty Ezawa nie masz? A ty Ezawa jego nie imiejesz. Kto to Ezawa? Kto to Ezawa? Ezawa to ten człowiek, który sprzedał prawo do pierworództwa. Ezawa to człowiek, który prodał swoje prawo do błogosławienia. On sprzedał za miskę cecowicy. On prodał za posudyną supą. A później, kiedy chciał otrzymać błogosławieństwo? A podobno, gdy chciał przyobrzeć błogosławienie. On przyszedł do swojego ojca. On przyszedł do swojemu ojcu. I ojciec pyta, kto ty jesteś? A ojciec prosiwa, kto ty? A on mówi, to ja, twój pierworodny, twój Ezaw. On odpowiada, to ja, twój pierwszy syn, Ezaw. Jaki pierwszy? Jakoj pierwszy? Ty sprzedałeś to prawo. Ty prodał to prawo. Zgodnie, pierwszy jest Jakub. Ty go pierwszeństwo sprzedałeś. Ty to prodał. Ale Ezaw nie umie przyznać się do swojej winy. No Ezaw nie chce przyznać się do swoją prostupleni. I dlatego Bóg mówi, oni odbudują. I dlatego Bóg mówi, oni będą na nowo postanowlać. A ja będę burzyć. A ja będę rozruszać. Boże, do jakiego czasu? Boże, dla kogo premii? Czy ty nienawidzisz ludzi? Czy ty nienawidzisz ludzi? Nie, ja lubię ludzi. Nie, ja lubię ludzi. Ale ja nienawidzę ty. No ja nienawidzę Eti. Którzy nie umieją przyznać swojego grzechu. Który nie chce przyznać się w swoich winach. Którzy przychodzi przed moją bliźnią. Który
перед моим лицом. Я говорю, Боже, я твое дитя. И говорят, Боже, я твое дитя. Я тот, которого ты повинен благословить. Я тот, которого ты должен благословить. А грешили отступили. А грешили отступили. Дорогой приятелю. Дорогой друг. Дорогая душа на тебе. Дорогая душа на этом месте. Ты, который пришел с мыслью. Ты, который пришел с думкой. Nie, te dzieła, pro które rozkazywali nam odcy nasi. Bóg nie pomieniałся. No naród izraelski odstąpił. Bracie i siostry. Brat i sestra. My tak często słyszymy z tego miejsca. Jaki Bóg jest żywy. Jaki On koroszy. Jak On uzdrawia. Jak On pomaga. Jak On pomaga. Jak On spasaje. A dlaczego nie mi? A dlaczego nie mnie, nie mi? Dlaczego tato opowiada o dziełach Bożych? Bo czemu papa rozkazywać pro dzieła Gospodnie? A ja ich nie widzę. A ja ich nie zamieczaję. Dlaczego one nie dzieją się w moim domu? Bo czemu ich nie w moim domu, w mojej żyzni? Drodzy bracia, drogie siostry. Drogie bracia i siostry. Ja bym chciała zachęcić, żebyśmy spojrzeli na swoje życie. Ja począł przyzwać nas do tomu, żeby posmotreli na naszą żyzni. I dzisiaj Bóg przemówił przez słowo prorocze. Сегодня Бог проговорил через пророческое слово, что многие повернулись на широкую дорогу. Выбачьте, я поднял глаза. Я видел, как много людей подняло руку. Я вам вопрос. Бог помилился. Бог сказал многие. A mnogi je nie podniali. To jak my byśmy się nazwali? To jak my nazywali się? Bóg mówi tak, mówi Pan pro Edomie. I Bóg mówi tak, mówi Gospod pro Edomie. Jeżeli ty zgrzeszyłeś. Jeśli ty zagrzeszył. To jest ofiara Syna Bożego. To zna, jest żertwa Syna Bożego. Jest krew Syna Bożego. Jest krok Syna Bożego. Jest odpuszczenie. Jest proszczenie. Jest Boża łaska. Jest Boża miłość. Ale wiecie, są ludzie. No znajdzie, jest ludzie. Którzy zwiastują taką miłość, jak i sam Bóg nie. Który je... Говорю про такую благодать, какой Бог не имеет. Про такую ласку, о которой сам Бог не имеет. Про такую милость, какой Бог не имеет. Своего часу Петр говорит. В свое время Петр говорит. Пане, не жди то на слово. Господи, пожалей себе. Не жди это на тебя. Это не придет на тебя. Иисус говорит, иди прежде от меня, сатане. А Иисус говорит, иди от меня, сатана. Сейчас Петр тебе литости. Петр имел столько любви к Иисусу. Ale to nie była litość Boża. No to nie było miłość Boża. To nie była jego łaska. A to nie była jego błagodać. Drodzy bracia i siostry. Drogi bracia i siostry. Ja przychodzę jeden słuchaj. Jedna siostra, ona mówi mi. Odna siostra mówi dla mnie. Ja miałam sen. Ja i miała sen. Ja zobaczyłam dziecko. Ja widziała rybionka. Które było opętane przez demona. Które było zaniatowane przez demona. Ona weszła do zboru. Ona weszła w cerkow. I ona zaczęła tak chodzić. I ono chodziło. I nikt nie zwracał na nie uwagi. Nikt nie obraszczał uwagi na nie. Ja tym śnie mówię. Ja mówię w tym śnie. Czy nie, wy nie widzicie, że diabeł szedł? Czy nie widzicie, wyszedł, diabeł poszedł? Do naszego zboru. W naszą cerkow. A ludzie mi odpowiadają. A ludzie odpowiadają dla mnie. Co ty mówisz? Co ty mówisz? To tylko niewinne dziecko. To prosto maleńkie dziecko. I dzisiaj tak samo diabeł wchodzi do zboru. I dzisiaj satana tak wchodzi z cerkwy. Obrazem niewinnej nauki. Pod obrazem wrodzi хорошей nauki. Że Bóg miłuje wszystkich. Że Bóg lubi wszystkich. I nawet jeżeli my grzeszymy. Nawet jeśli my zagrzeszamy. To my nie musimy tych grzechów wyznać. To my nie, nam nie нужно каяться в этом. Bo Bóg łaską swoją to przykryje. Bo Bóg miłością zakryje. Wybaczcie, takiej łaski sam Bóg nie. Prostycie, takiej miłości sam Bóg nie imieje. Bo mówi, kto wyznaje grzechy swoje. Bóg сказал, kto wyznaje swoje prowiny. Temu ja odpuszczę. Temu ja proszczaję. My przyszliśmy na to miejsce. My przyszli na to miejsce. Дорогие друзья, зачем? Дабы вернуться до жизни. Дабы вернуться до жизни. До того, где наше сердце болит. Там, где наш, где наш, наше сердце болит. Боже, мы видим, что не есть так в наших родинах. Может, мы видим, что есть не так, как должно в наших семьях. Ты хочешь вернуться до такой родины? Ты хочешь вернуться в такую семью? Боже, ты видишь, что нет спокойствия в сердце. Может, ты видишь, нет мира в сердце. И ты хочешь отдать нас спокойствие. Ты хочешь не уйти без мира? Если ты так хочешь. Если так хочешь. Отпусти книгу Авдия. Открой книгу Авдия. Это книга для тебя. То книга для этих. Который не может признаться в своем проступке. Подмолни бы. Подмолни бы. Подмолни бы. Подмолни бы.
Божья. И я хочу нас захватить. Я хочу призвать нас. До последней молитвы. До последней молитвы. Если ты не можешь спокойствия. Если ты не имеешь мира в сердце своего. Не отходи с того места. Восклоняй свои колени. Твой Сын Божий на этом месте. Есть люди, которые не побачили Его. Но Он есть на этом месте. Но Он есть здесь. Он пришел из своим бальзамом. Он пришел из своим бальзамом. Он пришел, дабы дать тебе утешение. Он пришел, дабы утешить тебя. Но дать тебе треба добавить. Но первое, надо посмотреть на себя. Дать тебе треба добавить свою вину. Надо посмотреть на свою вину. Не вину другого. Не вину другого. А свою. А свою. И когда ты его откроешь. И когда ты откроешь это перед Богом. То придет перемена. Придет перемена. Увидишь Божье благословение. И не будешь говорить в своем сердце. Где эти чудеса, про какие нам говорили наши отцы. А ты помнишь, добре, что Бог из Израиля. Ты скажешь, хорошо, что Бог с Израилем. Мы стоим на колено и молимся.